Dzień dobry. Przyjeżdżając tutaj do Konina, wiedziałem, że górnik postawi nam bardzo trudne warunki. Jest to zespół, który prowadziłem ostatnio i wiem, że tutaj jeszcze jest kawałek, że zagrałem kawałek dobrej piłki. Zespół Górnika cechuje duże zgranie, zwłaszcza w liniach ofensywnych, pomocy, w napadzie, na skrzydłach. Także byłem przekonany, że postawiam warunki. My prowadziliśmy w początku grę, ale graliśmy bardzo wolno, czytelnie i nic z tej gry nie wynikało. Następnie strzeliśmy bramkę na 1-0, praktycznie samobójcza bramka. Później zamiast ten wynik dociągnąć, dowieść do końca przypowy, straciliśmy bramkę do szatni w 45 minucie, praktycznie błąd bramkarza. Nic się wielkiego nie działo, poza tym, że Górnik ograniczał się do kontry. My chcieliśmy grać atakiem pozycyjnym, ale też grać wolno, nic z tego nie wychodziło. Po przerwie chcieliśmy ten mecz wygrać. Nie powiem, że mieliśmy mecz pod kontrolą, bo Górnik postawił nam w tej drugiej połowie od początku też trudne warunki i graliśmy nerwowo, wolno, na co wpływ też miała pogoda na pewno. Mój zespół nie był tym zespołem, który bituje na co dzień w treningu, także strzelając drugą bramkę, myśleliśmy, że już to spokojnie dowiedziemy, może strzelimy trzecią. Chcieliśmy strzelić trzecią bramkę, nie udało się. Górnik miał sytuację na 2-2, praktycznie sami tu się pan bramka zrehabilitował. Także trudno mi powiedzieć, w przekroju meczu, czy zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale wynik 2-1 idzie w świat, mamy 3 punkty, takie mecze się zdarzają. Nie graliśmy ze słabym zespołem. Wiadomo, że ta trzecia liga tutaj ma swoje prawa. Jak ktoś tu nie wywalczy, to się będzie wygrywał walką, to na pewno za darmo nikt 3 punktów nie dostanie. Ja myślę, że dzisiaj, mimo tego, że nie zagraliśmy najlepiej, ważne jest, że zdobyliśmy 3 punkty i dalej pracujemy. Dużo jest błędów jeszcze, musimy dużo rzeczy poprawić. Ale tak jak powiedziałem, mamy taki potencjał w zespole, że jestem przekonany, że będziemy wygrywać następne mecze i na pewno musimy poprawić atak pozycyjny, bo większość zespołów na pewno ograniczy się do gry z kontrataku w meczu z nami. I chciałbym tutaj też trenerowi Górnika życzyć samych sukcesów w nadchodzących meczach. Myślę, że Górnik w tym składzie, przy jeszcze troszkę lepszej grze, większej skuteczności gdzieś i też będzie zdobywał punkty. Wiadomo, pracowałem tutaj i życzę zespołowi też jak najlepiej, ale ja się skupiam też na pracy w kotwicy. Mamy swoje cele i myślę, że dzisiaj po takim ciężkim meczu chwała chłopakom, że mimo tego dowiedzieliśmy, wygraliśmy ten 2-1, a tak powiedziałem wcześniej, mamy jeszcze dużo pracy i musimy ciężko pracować, żeby jeszcze lepiej grać i być bardziej skuteczni. Dziękuję. Dzień dobry. Co mogę powiedzieć? No, cieszę się, 3 punkty na pewno, bo ten mecz nie był łatwy dla nas. Tak naprawdę pierwsze 30-35 minut to były takie nasze wykonanie bardzo słabe. Strzeliliśmy szczęśliwą bramkę. Straciliśmy w sumie podobny tak naprawdę, bo dostaliśmy samobójczą, a straciliśmy taką zerowego kąta, tak? Więc ten mecz na pewno nie był łatwy. Mówię, no druga połowa zaczęła się dla nas dobrze, bo strzeliliśmy tą szybką bramkę i trzymaliśmy ten wynik, ale byliśmy bardzo mocno cofnięci. Tak naprawdę mogło się skończyć 2-2. Jakby Górnik strzelił pierwszą bramkę przy dobrym ustawieniu, jak wyglądali przez tą część meczu, gdzie fajnie to wszystko wyglądało, tam naprawdę to by moglibyśmy wyjechać z tego bez punktu. A mówię, udało nam się strzelić, dowieźliśmy to, cieszę 3 punkty. I mówię, no życzę powodzenia Górniku. Ja zacznę od tego, że kolejny mecz u siebie, kolejna strata punktów. Wiedzieliśmy, kto do nas przyjeżdża, wiedzieliśmy, jaka to jest drużyna, z jakim potencjałem i na pewno tutaj znaliśmy swoje miejsce w szeregu. Natomiast mieliśmy plan na ten mecz i chcieliśmy ten plan realizować od początku do końca. I gdyby tak było, to myślę, że byśmy te punkty zdobyli, a to jest kolejny mecz, gdzie gramy nieźle,
a i tak nie potrafimy zdobyć chociażby jednego punktu, także to na pewno boli, to na pewno tutaj nam siedzi w głowie, że mimo niezłej gry znowu jesteśmy bez punktów, także tutaj na pewno musimy sobie szczerze porozmawiać i to wszystko musi ulec zmianie, bo jeżeli nie ulegnie, no to będzie mieć problem i zamiast gdzieś być w środkowej strefie tabeli, no to będziemy tam, gdzie jesteśmy w tej chwili, także tu musimy tutaj zmienić podejście i te punkty robić. Co do meczu, na pewno tutaj z perspektywy całych 90 minut myślę, że mecz na remis, bo czy Kotwica, że chodzimy na 1-0, wiedzieliśmy czym, z jakich tutaj miejsc są najgroźniejsze. Druga bramka podobna, również tutaj z prawej strony Kotwicy, gdzie jest dośrodkowany zawodnik sobie na krótki słupek i uprzedza naszego obrońcę i strzela bramkę. No, my mamy na 2-1, na 2-2, nie wykorzystujemy i później zaczynają się nerwowe minuty, zaczynają uciekać nam czas i tego czasu nam zabrakło, żeby strzelić wyrównującą bramkę. No, na pewno tutaj gratulacje dla Kotwicy, ale myślę, że z perspektywy meczu to czujemy niedosyt i musimy to zmienić, bo to tak jak mówiłem na początku, kolejny mecz, gdzie te punkty nam uciekają, a przynajmniej jeden nam, tak mi się wydaje, nam się należą w tym meczu. Dziękuję. Dobry. Myślę, że dzisiaj nie byliśmy ze sporo słabszym od Kotwicy, dlatego szkoda tych straconych punktów. W taki sam sposób tracimy dwie bramki. Po prostu nie wyciągnęliśmy sobie wniosku w drugiej połowie. W kluczowym momencie strzeliśmy do bramkę na 1-1, no ale niestety po prostu w drugiej połowie nie potrafiliśmy do tego nic dołożyć, brakuje nam skuteczności. No jednak w tym meczu każdy z chłopaków został niestety na boisku. Po prostu kibice nas wspierali, czuliśmy to, jednak czegoś nam zabrakło w tym meczu i musimy pracować nad skutecznością. I następny mecz już musimy koniecznie zdobywać punkty, bo jesteśmy w ciężkiej sytuacji teraz. Myślę, że teraz powinniśmy już skupić się na kolejnym meczu, przeanalizować to i skupić się na kolejnym meczu, bo po prostu musimy odbić się w tej tabeli i zdobywać kolejne punkty. Wiadomo, że każdemu tych chłopaków zależy, każdy stawia sobie ducha na boisku i musimy jeszcze dołożyć do tego punkty. Dziękuję.